Siemaneczko, witam Was w dzień kolejny, czyli środę. My sprzęt powoli rozkładamy tutaj, rozkminiamy co i jak. Chyba wszystko wiemy odnośnie składania tych całych sprzętów. No i zaraz jeszcze trzeba będzie zalać trochę wody, prysnąć sobie przez niego trochę wodą. Gdzieś wiadro wezmę tylko. No i szykuję jakieś wiadro do mieszania zaprawy. Myślę, że nasze zaprawy gładzi. Myślę, że z dwa to lekko. Myślę, że z trzy można chyba to sypnąć. Bez problemu, bo trochę jak woda jeszcze wejdzie, to się go przepuka, żeby syfu nie było. W sumie nie ma tego za bardzo, więc powinno być spoko. No i będziemy zaczynać. Wiadomo, że od sufitu zaczynamy. Wziąłem kawałek płyty jeszcze, żebyśmy mogli tutaj na płycie sobie tego prysnąć, zobaczyć, czy wszystko jest ok. No i będziemy jechać z tematem. Jeszcze brat poszedł na chwilę pod ciśnienie z wodą, bo pistolet w środku niedomyty za bardzo był, więc trzeba go pierw umyć porządnie, żeby na czystym sprzęcie działać, a nie na zajechanym trochę. Wczoraj przyjechał z ten, jak to się nazywa, sprzęt z wynajmu, no i widocznie poprzednicy nie za bardzo tam go do końca doczyścili. Dobra, i zagruntuję tutaj sobie od razu też, żeby już później do tego nie wracać, tylko lecieć z metrami. Gdzie? Ty, kopię jebany prądem. Kopię prądem normalnie, przybicie ma gdzieś. Jaki syf jeszcze. Idę na razie szklankę na wiadro i wrzucamy pierw, słuchajcie, jedno, żeby sobie sprawdzić, czy na pewno będzie wszystko to dobrze szło, czy to nie jest za gęste, czy nie za jakieś rzadkie. Trzy wejdą na luzaku tutaj, kurde. Dobra, to zapalamy sprzęta i lecimy na półmocy. Czekajcie, jak to było tutaj? Aha, tutaj, o, dobra. To trzeba poczekać pewnie, nie? Jeszcze wody było, nie? Będę mówił. No i dobra. No gdzie mi tu właśnie? I co, resztę teraz tu dajemy, tak? Tak jest pokazane na filmie instruktażowym. Wywaliło tą wodę do góry tutaj, zobacz. Ono było, jak się przepływałeś. To? Dobra. I? Już jednolita, więc na razie wyłączymy. Mogę mieszać kolejne wiadra, nie? Ok, cztery wiadra wchodzą, już nie będziemy testować większej pojemności, bo tu już mamy około 80 kg, więc starczy. No i zaraz zaczynamy, zrobimy to test na płycie, na regipsie i co tu można klapę zamknąć tak naprawdę, nie? Bo to się nie schło. Rzucimy klapę, którą na stronę idzie, obojętnie. Dobra. Dobra. To lecimy zaraz. Nóż szykuje. Jakieś światło mamy tutaj. W miarę jasno jest, także spoko. No i będziemy lecieć stąd, sobie zaczniemy, żeby się mniej więcej rozeznać z tematem, jak co idzie i w ogóle. No a później tam wyjdziemy na metry. Zrobimy mały test na płycie. Słuchajcie, nie wiem dlaczego mnie kopie ta maszyna, a brata nie kopie w ogóle, więc jestem jakiś naładowany elektrycznie chyba. Dlatego. Ciśnienie sobie rozkminiły jakoś. Ja to przez szmatkę, bo nie wiem. Będzie? Oż kurde. Jest? Brat normalnie dotykał i nie, a mnie cały czas to ładuje. Dobra, to lecimy. Sprawdzamy. Przytyka się, wiesz co?
turbo leci. To ciśnienie większe ustawić. Lepiej? No i dobra. Zamykaj waść, ręce tylko z przemyj. I lecimy teraz z tym. Zobaczymy jak to będzie, ewentualnie tak rozkwiniam, jak się klapnie na gdzieś na ścianę, to po prostu będziemy najwyżej ściągać. Jak przeleci się kawałek, to się będzie łopatkę się ściągnie, żeby tam później nadmiar nie przeszkadzał, bo na raz sufitu i ścian nie polecę, jakby nie było. Przemyj se wodą, wiesz? Tak to. A masz tam, no tak. Dobra, ja mam nóż. Ja się na razie tego nie tykam, później może sobie spróbuję gdzieś na ścianie, ale na razie sobie nie tykam, bo, no, bo brat musi pryskać, więc nie on tu w praktykę nachodzi. Jak z grubością, panie Budźko? Nie wiem jak. Nie mam pojęcia, powiem ci szczerze i oceni się, dlatego do LEDów tutaj kawałek przylecimy i staniesz sobie, a ja objadę tutaj i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Are you ready? Nie. Dobra, będzie dobrze. To nic się nie stanie. Będzie czego, to będzie grubo nałożone tutaj. Po razie po prostu. Tutaj widzimy, Dawid leciał, to zresztą raz. Będziesz widział, tak żeby... Na zakład idziemy trochę? Czy nie? Na to, na ścianę? Nie, na pasek czy obok, obok. Kurde, chyba właśnie nie wiem, chyba nie. Tutaj widziałem, jak on leciał. Mógł, żebyśmy jakiś filmik instruktażowy obejrzeli, jak to robią, czy wywołam. Dobra, dawaj, jedziemy, co tam? Dawaj, niech się dzieje. Tak jest, no. To jedziemy. Tak jest, czeka na ciebie. Kurwa, dobra. Trochę bardziej do rogu tam dojeżdża, jakbyś mógł, dobra? Wiem, że łatwo się mówi. O, właśnie, to jest tak, będzie pięknie. I aż do LEDa, przy LEDzie możesz trochę grubiej dać. Dobra, i zamykaj. Zobaczymy. Moje zadanie na tym się kończy w tym momencie. Chyba będzie cienko jeszcze, już widzę, że ten. Cienko? O, bo to ciężko będzie równomiernie, widzę, rozprowadzić. Ale jak rozciągnę w sumie. Bo grubo idzie ogólnie, nie? A nie wyreguluje się na dyszy w żaden sposób, nic niżej. Widzę, że grubo idzie, nie? Ogólnie. Może za gęsty powar. Co? Może powar jest gęsty. Ale nie, ładnie wychodzi, wiesz? Wiadomo, że to pierwszy raz, to... Powiem ci, że grubo tego kurde idzie, to będzie schło latami. A jak tu ciśnienie zrobić? Wyregulować na czym? Tylko ciśnienie możemy tu regulować? Tak naprawdę? Żeby to mniej sypało. Żeby to mniej sypało, bo to jest naprawdę, zobacz, to jest tak tego grubo, że ja pierdzielę, nie? Wałkiet za cholerę tak mnie nałożył. Chyba to po bazie, ja może tego. No, chyba tak, chyba czy... Trzeba tu ty... Tak, dokładnie, a że tu będziemy mieli trochę grubiej. I dalej to już będzie film pod tytułem Spocony w lodówce. Jadę sobie na spokojnie, nie ma co zaczynać tam, jak tutaj nie wiesz, nie dojadę tej całości na razie. Później może jak dojdzie do wprawy się, to będzie to jakoś łatwiej szło. To jedziemy dalej. Myślę, że do winkla tam, wiesz? A do rogu? Nie, tu do końca tej ściany, no do tego, no. O, właśnie tak. Kurwa, pali się kamera czy nie? Mryga, kamera czerwona, mryga. Mryga? Czy nagrywa się? Zobacz ten. Wyłączyłem, nie wiem. No. Tak? No dobra, teraz trochę cieni daliśmy tutaj. Zobaczymy jak teraz będzie. Tak trochę te dysze nierówno, nie? Jebane dają. Może lepszy gęsty. Ale tak chyba będzie lepiej, wiesz? Wiadomo. Na początek jeszcze na sufit od razu z tym, to też niełatwa sztuka, żeby to dobrze, ale no widzisz, jak mi przebija płyta tutaj. O, jest cienie. Wiesz co, no jest dużo cienie, ale może to rozbujam.
jakoś to przykryje. Tu podokładam. Trochę będzie zabawy, zwłaszcza w tych takich zaułkach. Czy tych kurde leda. No, chcesz mieć X. Chciałem się dołożyć to. All excuse me, tak jest. Tu sobie dołożę trochę. Przelecimy. Tu też taki ten, no. Lipa, że nie ma w tym ustawienia tej dyszy, żeby bardziej tak, wiesz co, żeby... Bo on jedną wiązką leje grubiej, nie? Tak. A drugą cieniej tak, kurde. Myślisz? Czyli będzie można dać na następne trochę więcej? No normalnie widać, nie? Takie te... No dobra, jak się to rozliże, powinno być okej. No i lecimy dalej. Dawaj droga bardziej, no. O, właśnie. Łatwo się stoi i gada, nie? Jak ktoś robi. Co? Ja do siebie mówię, że łatwo się... A możesz, no, jeszcze do trysku dać do samochodu. No i tutaj też do ściany, no. Tu sobie dojadę, słuchajcie, do tego momentu i będziemy wracać sobie tutaj od tej strony lecić po całości, a tu się później zlicujemy jakoś. Najwyżej się zeszlifuje i tyle. No. Już prawa jest tak nie wiem co, nie? No i dobra, pakuję na dłuższy dzień. Próbujemy doładować jeszcze mocy. Zobaczymy, czy może nie lepiej będzie się rozpryskiwać. Po prostu nie będzie robić takich grubszych pasków i cieńszych. Mniej roboty później, bo dobra, mamy, no. Tak. Na oczy. No tak samo, nie? Chyba, czy nie? Tak, on będzie miał takie te... Troszkę grubiej bocian musisz dać, wiesz? No, tak na szybko, o właśnie. Elegancja. I tak do połówki, daj drzwi masz mniej więcej. I lecimy. Jak to barę? To barę jeszcze jest. Dobra, to wskakuję na nóż, jadę. I lecimy dalej. Będzie pięknie. Okej, okay, mamy to nałożone na pierwszy raz cały sufit. Spadamy teraz na jakąś przerwę siadaniową i po powrocie bierzemy się za ściany, zobaczymy jak te ściany pójdą. Wydaje mi się, że powinno pójść w miarę sprawnie. No i dzisiaj raczej to objedziemy wszystko. Okej, okay, po przerwie mieszam 3 wiadra naraz, od razu wrzucamy w maszynę i lecimy teraz ze ścianami. Okej, okay, słuchajcie, jest lipa. Chcemy wystartować maszyną po przerwie i nie da rady. Dobra, słuchajcie, problem chyba jest rozwiązany i to jeszcze na plus dla nas. Dowiedziałem się tam przez telefon, co mamy zrobić, że mógł być pistolet w środku przypchany, bo czuliśmy, że jest ciśnienie na pistolecie duże. W związku z tym nie mogliśmy tego porozpinać, no bo by wywaliło to 50 barów, jakby tam strzeliło się na 20, to masakra by była. Ale przytkaliśmy im busikiem, słuchajcie, wyszedł taki glut z czymś twardym, czyli gdzieś tam pozostałości tego niedoczyszczonego, co było. No i tak to też wygląda. I zobaczcie teraz, cyk, odpalamy. Ty, to samo chyba jest. A włączyłeś? A, no to włącz. No, i cyk. I jak? Zobaczcie, jaką teraz równą giełkę. Czekaj chwilę, wyłącz. Zobaczymy na płycie. A, no dobra. Ale widzimy teraz po strumieniu nawet, cyknij. Że zobaczcie, jaki równy strumień teraz idzie. A wcześniej normalnie waliło na 4. Zaraz zobaczymy na ścianie, jak to będzie.
kurwa, jeszcze jak odpaliłem, to normalnie woda leciała, że taka żółta, brązowa. To jeszcze syf po prostu, to trzeba... Nie był doczyszczony dobrze po prostu, także sytuacja rozwiązana, ale stresu trochę było, powiem wam szczerze. To co, lecimy? Tak w tej pozycji będzie ok, bo zaraz będziemy musieli go przesuwać znowu chyba, czy nie? No dobra, no to wszystko gotowe, no to zaczynamy w takim razie. Tylko ewentualnie teraz, bo teraz powiem ci tak, on teraz jest na ciśnieniu mniejszym i już zaczyna trywić, a wcześniej trzeba było mu dowalić, żeby on w ogóle szedł, więc to było ewidentnie przytkane od samego początku. Czemu tu jest takie pesło? Wbicia, zobacz. Ktoś napierdalał młotem tutaj, zobacz, jest obtłuczone normalnie, nie? No, średni pomysł, no ale to, tak to czasem bywa. Nie swoje to nie dbają, wiesz o co chodzi. Dobra, lecisz? No. Zobaczymy jak teraz nakłada to się na ścianie. Zobacz. W ogóle nie ma, zobaczcie, tych linii. Także nam to dużo ułatwi na pewno robotę. To jest bajka teraz przecież, kurde. Nawet nie ma o czym mówić teraz, kurde, naprawdę. Właśnie, że na pokój za dużo nie leciało, tylko. Zaraz tam będziemy jeszcze kłaść, kurde. O, już poleciało, ty. Ja pierdzielę, zobacz. Ale co teraz, przecież nie lekko jest... Ta, okurzone jest, to i tak się nie przylepi. No to będzie wytralipa teraz, nie? Nie dojeżdżę do końca po prostu. Aha. Wiesz co, ja to sobie dociągnę, tu i tak przy tych parchach opaska będzie szła, a tu i tak mi nie da parchy, jak będę blachą ciągnął, to... Mokre to jest nawet teraz. No, jest bajka teraz, kurde. Jest to jeszcze tu ten ruch. O! No i elegancja. Dobra, dalej nie jedziemy, nie? Dalej... Dobra, damy radę. No i teraz jeszcze jakbyśmy tu raz mi bombę walnąć tu, bo tu jest ten narożnik i w ogóle. Odpalam muzę i lecimy sobie. Dobra, można jechać. Spróbuj ze skrzynki, może będzie mi łatwiej. Zobacz. W ogóle nie ma, wiesz co? Nie ma parków. Będzie duże ułatwienie teraz, powiem wam. I dobrze, w sumie to miało się chyba stać, żeby nam... żeby ułatwić trochę robotę. No, wyciągnąłem tu z ziemi teraz, kurde, czegoś. Tu akurat są bomby, bo wiadomo, narożnik, nie? A to zaraz sobie przeciągnę tutaj. Położę trochę i będzie bajka. I tu jeszcze widać, że brakuje. Ale to się ogarnie. Okej. Okay. Dojechaliśmy tutaj do tego momentu, ale niestety te kilkadziesiąt sekund, gdzie fajnie działała ta dysza, ten cały pistolet, gdzie fajnie to rozpryskiwał, się skończyła ta chwila i niestety wali na grubo tutaj, tak jak na suficie, albo teraz jeszcze gorzej. No nie są w zbyt dobrym stanie, ta dysza nie jest w dobrym stanie, więc jeszcze spróbujemy coś zrobić, sprawdzić, bo nie odkręcaliśmy tutaj tego ustrojstwa, więc spróbuję teraz to jeszcze odkręcić, sprawdzić, no bo kurde, teraz się poczuło krew, że może być fajnie, a jest jak jest, więc spróbujemy tylko odkręcić tutaj to. Tu jest klucz. Gdzieś tam była ta szmatka jakaś. Ja naprawdę to więcej się pierdzielimy z tym pistoletem i agregatem, jak tej roboty naprawdę, bo to na moment poszło. No i to tak samo, co nam tu zostało? Godzina? Może półtora? I skończone, tylko żeby to fajnie hulało, bo na pewno byłoby to dużym udogodnieniem. Gdzieś ja ją rzuciłem. Dobra, idę poszukać. Zobaczymy, co tu jeszcze da się zrobić. Dobra, jeszcze przeczyściliśmy, co nam się dało. Także zobaczymy teraz, czy to coś pomoże, czy nie. Jak na razie jest pięknie. Ale subit! No jest lepiej, ale ktoś tam jeszcze się parcha, nie? Lecimy te dwie ściany jeszcze. Jest lepiej, nie? Lepiej, tak, zobacz.
zobaczymy jak długo. Okej, objechane mamy. Lecimy na obiad, po obiedzie wracamy, kończymy temat. I tak to też będzie wyglądało. Materiał możemy zostawić w tej sprzęcie, niby nie powinno się nic z tym dziać. Tak samo Czarek zresztą mówi, jak używał tego swojego. Więc też tak zrobimy. Co tam zostanie, to tylko się opuka trochę koszta, gdzie z góry jakieś te są pierdoły, a resztę zostawimy. I będziemy jutro pompować dalej. Ładnie ciągnie, spoko mi się daje, że jutro bez problemu będziemy mogli tutaj nakładać to na drugi raz. Okej, słuchajcie, jestem, wróciłem. I co? I spróbuję sobie sam prysnąć, bo brachol akurat tam poszedł na papierocha. Więc w związku z tym spróbuję sobie sam objechać, chociaż spróbować przez chwilę, jak to się pryska. Chyba nic nie spieprzę za bardzo. Zresztą to się zaraz już okaże. Tak z ciekawości, no bo sam nie robiłem. Więc chciałbym zobaczyć. No i będziemy lecieć dalej teraz z tym już tematem do fajrantu, można powiedzieć, aż się nie skończy czas. Znaczy czas nie, aż nie skończymy robić tej roboty po prostu, która jest na dziś zaplanowana. Wiele nie zostało. Jeśli będzie wszystko szło po naszej myśli, no to myślę, że tu godzinka i półtora mamy to machnięte. I niech sobie schnie. Odsuszacz będzie zapierdzielał, żeby na jutro można było na drugi raz to nałożyć. I prawdopodobnie taki wstępny plan jest, jeśli nic się nie zmieni, no to w piątek rano będziemy zawozić agregat. Przy okazji wtedy będę mógł jakieś drzwi tam znaleźć, jakiś może zbiornik, zobaczymy co i jak. Widzę, że nam tu już się prysło na maszynę, ale na szczęście to tylko taki lekki overspray, więc bez problemu tutaj to wszystko poschodzi, żeby ładnie to doczyścić jak trzeba. Dobra, to co? Podkręcam ciśnienie i spróbuję. To będzie za meblami w razie czego, więc wiecie, jak coś to nie powinno być z tym problemu. Tak, ale czekajcie, to jest dysza zamknięta, tak, nie? Muszę dać tak, o. Ją, tak, bo coś nawet wypłynęło sobie. To co, spróbuję. Tylko widzę, że wąż tak trochę mi nie chce ze mną współgrać za bardzo. To jadę. Ciśnienie chyba złapać, bo tak widzę, że nierówno za bardzo idzie. Ach, ja sobie nie przykryłem. Dobra, będzie dobrze. Ale daje tam wokno. Dobra. Spoko nawet. Kurde! Trzeba uważać. Ja pierdzielę, ale teraz dałem ciała. Co zaraz to przelecę lizakiem. Tylko teraz tutaj muszę i to takie będzie, kurde, niełatwe. Nawaliłem sobie też na ten, ale to zaraz ściągnę. Dobra, tamto sobie dołożę. Tutaj trochę mało chyba jeszcze będzie, czy nie? Nie, to już się przyleci, bo tu dałem grubiej. Więc powinno być spoko. Zamkniemy. Zakręcimy, wyłączymy na razie, bo się z tym będę bawił. Tylko pierw tutaj, kurde, przelecę. Bo ja pierdzielę. Niezłe. Nieźle tu poleciałem. Dobra, i tu widzę, że w oknie też trochę mi się ten, delikatnie pomalowałem gniazdko, ale chyba nie zaświecę, bo tam na tyle nie zdążyło tam polecieć, żeby zewrzeć. Tutaj tylko ściągnę, żeby później go nie skrobać. A i tak to trzeba nałożyć, i tak trzeba nałożyć, więc... Więc lecę, w sumie muzykę jeszcze odpalę, bo trochę cicho. No i zaraz będziemy lecieć dalej tutaj sobie, po kolei wszystko. Nie?
indywidualne, cienko tutaj wyszło, nie? No tak, ten cienko tu wyszło. Wiaderek poszło? 5 zostało, no. Tak, 5 zostało, jeszcze tyle tu mamy, słuchajcie. Wychodzi, że 15 wyszło na wiaderek na 150 metrów, 10 wiaderek, przepraszam, czyli 15 metrów z wiadera. A tutaj wydajność mamy napisaną około 15 metrów, także jesteśmy, można powiedzieć, w punkt, jeśli o to chodzi. I tak też się udało. Zobaczymy, jak jutro pójdzie, co żeś tam zrobił. Co? Jedną teraz, normalnie przybicie z tej maszyny, teraz... No, widzisz? A widzisz? Tak, tym przykurwił, a buty mnie trzymają. A, czyli masz dobre buty, bo mnie cały czas wali. To zgłosimy, zgłosimy to u tego, nie? Chciałem to powiedzieć, no. Tak. No i dobra, lecę, no musiał zgłosić, słuchajcie, to, że ma przebicie ta maszyna, żeby następni użytkownicy już nie byli doładowywani podczas pracy. A rzeczywiście coś z tymi butami moimi chyba jest nie tak, że mnie cały czas kopie, a brata tego kopnęło jak narożnika docnął. Ale powiem wam, że tak jest bajka, jak jest, kurde, jak pyska tak jak trzeba, to jest naprawdę sama przyjemność, bo to idzie o moment. Jeśli tak jutro będzie, to mi się daje, że dzisiaj skończymy 17.30, 18, a jutro myślę, że 15 to na luzaczku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. A wtedy maszynę się pomyje, porobi się wszystko, no i będzie można w piątek rano zawozić sprzęty. Najwyżej zadzwonię jeszcze jutro do wypożyczalni, że jak ktoś nam znać, że jakby ktoś chciał, to pewnie będę musiał zapłacić za tą trzecią dobę. Ale powiem, że jakby ktoś chciał, to żeby powiedział, że gdzieś koło 9, 10 będziemy przywozić go na miejsce, więc jeszcze w piątek na weekend też będziemy mógł wziąć sprzęta. Okej, okay, temat mamy zakończony. To co nam zostało, tu pewnie z wiadereczko zostało? Może. Ta, z wiaderko pewnie zostało, bo tam w dół jeszcze w ten lej wchodzi, nie? Ta, jak nie więcej, więc... Więc tak to zostawiamy do jutra. No i wracamy jutro. Działamy ze wszystkim na drugi raz. I do przodu, powoli. Dzisiaj to jeszcze sobie poczyścimy tam co trzeba. Pomyjemy. No i będziemy zakończać dzisiejszy dzień. Jutro mam nadzieję, że to pójdzie sprawnie, jeśli żadnych problemów technicznych nie napotkamy odnośnie maszyny, no to i tam zapychania się czy czegoś, to powinno być wszystko w porządku i dobre 2-3 godzinki wcześniej powinniśmy to skończyć, więc będzie czas na to, żeby ogarnąć, a może jakby fajnie wyszło, no to jeszcze bym zdążył szpalety na drugi raz objechać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu dużo tych szpalet nie ma, więc takie pół godzinki, jakby mi stykło i będzie mi się chciało, to bym jeszcze objechał, żeby to sobie schło, a dzisiaj tam w tamtym końcu trzymamy teraz odsuszacz, jak się naładuje, do końca to przyniosę go tutaj, jeszcze tam się wieczorem przyjdzie koło 10-11, jeszcze raz go odpalić,
żeby po prostu hulał i żeby to podsuszyło na tyle, żebyśmy mogli to kłaść, ale z tego co dotykałem sufit, to powiem wam, że schnie to elegancko, więc raczej nie będzie z tym problemu, żeby tu na drugi raz jechać. Tyle, że później dłużej może schnąć sobie, ale to przez weekend na pewno wyschnie, więc spoko będzie. Dobra, to co? Zawijamy się, trzymajcie się do jutra i na razie, cześć!